Wiem, że nabywał pan gołębie u hodowcy Andrzeja Walędziaka. Proszę powiedzieć, jak się one tam sprawdzają w hodowli, one albo ich potomstwo? To znaczy się, historia gołębi od Andrzeja Walędziaka to jest bardzo, bardzo dawna. Moja historia w tym oddziale w ogóle jest taka, że ja tego bakcyla puknąłem, jak miałem 6 lat. Czyli wcześniej. Tak, i to z ojcem tutaj prowadziłem hodowlę w zblewie i tam lataliśmy cały czas. Takie pierwsze gołębie, które miałem od kolegi Walędziaka, to były w 1996 roku. I to były 3 gołębie, ja już nie wiem, jaki to był raz, ale to były 3 gołębie. No i taki ewenement, jeden z tych gołębi, samiczka, w 2001 roku okręg Gdańsk organizował lot z Watykanu. Pamiętam go. Tak, i właśnie ta samiczka zdobyła 6. nagrodę w okręgu Gdańsk. To jeszcze tata, no oczywiście ze mną, ale wtedy jeszcze tata, jako tata sam latał, ja byłem tylko takim hodowcą pomocniczym. Obserwatorem. Nie, byłem w związku oczywiście, ale jeszcze tata odbierał nagrodę od księdza Jankowskiego w Świętej Brygidzie w Gdańsku. To miłe. I to z tych gołębi. A to są takie dawne czasy, ale muszę się pochwalić, że mam do tej pory jeszcze wnuczkę tej gołębicy. Pani niestety gołębica zginęła tragicznie rok później, niestety jastrząb musiał się też posilić, no pech. Akurat trudno. Tym gołębiem. Tak, ale zdążyła wydać na świat córeczkę, a ja mam właśnie wnuczkę tej rzymianki i ona w tej chwili jest 2000 rok, czyli 14 lat. To jest samiczka, która się bardzo dobrze spisywała w naszej hodowli. Lotowana była do 7 roku swojego życia i osiągnęła, nie chcę skłamać, 48 albo 49 konkursów w swojej karierze. No i potem przeszła, że tak powiem, do rozpłodu. No, na miała, emeryturę. Na emeryturę, dokładnie. Miała takiego pecha, bo chyba jako 10-letnia czy 9-letnia przyniósł ją nam sąsiad. Uderzyła w linię energetyczną i złamała skrzydło. No, gdyby nie on, to już tej samicy byśmy nie mieli. No ale ona do tego roku płodzi, że tak powiem, gołębie, co jest ewenementem, no bo 14 lat samiczka eksploatowana w lotach, to nie jest tak na porządku dziennym. W tym roku dałem jej wnuczka blisko w krewności i wydała mi na świat jeszcze trzy ładne młode gołębie. Co prawda po jednym zlęgu, ale są. A w ogóle, jeżeli chodzi o gołębie Andrzeja Walędziaka, to w 2005 roku mieliśmy od kolegi Andrzeja gołębicę, która wywodziła się z jego chyba najlepszej lotniczki w Polsce, która była. I ta gołębica, ona była u mnie w rozpłodzie, jeszcze u taty zblewie. Ta gołębica w połączeniu z samczykiem od kolegi Golonki, po jego jakimś tam najlepszym lotniku, wydała mi na świat w 2011 roku, gdzie też straciłem ją kolejnej zimy, nie wiem z jakich przyczyn ta gołębica, że tak powiem, brzydko przepadła. Wydała na świat mi znakomitą lotniczkę, która jako roczna zdobyła 12 konkursów, a jako dwuletnia 10, czyli 22 konkursy w 2 latach. Czym się muszę z nią pochwalić? Tak. No właśnie, chciałabym, żeby pan już tutaj dodał. Czym się pan najbardziej chwali? Jakim sukcesem tutaj chciałby pan się pochwalić, no, swoim tak, największym? Właśnie tutaj jest problem taki, bo cały czas lotowaliśmy w zblewie, no niestety ojciec zmarł 2 lata temu. No i musiałem podjąć taką decyzję, czy likwidować hodowlę, czy ciągnąć to dalej. No, ale że jestem pasjonatem tego hobby. To się nie da. Nie, to tak się nie da z dnia na dzień zrezygnować, więc podjąłem taką decyzję, przeniosłem gołębie do Rożentala. To jest pelko. No można powiedzieć Pelpin, tam gdzie mieszkam w tej chwili. No i co, z takich sukcesów jeszcze tam w zblewie ostatni rok jak lotowałem, przedostatni rok, no takim moim fajnym sukcesem było zdobycie najlepszego lotnika w kategorii C w oddziale i również w okręgu. To była samiczka, zrobiła chyba wtedy koeficjent 7,82. No w zeszłym roku w gołębiach dorosłych, właśnie ostatni rok, jak lotowaliśmy w zblewie, ta wcześniej wspomniana moja samiczka, 22 konkursy, która zrobiła, też zdobyła tutaj puchar najlepszego lotnika, zaś w kategorii A. To już, to się chwali. To się chwali. Czym się jeszcze muszę pochwalić? Ta samiczka jest bardzo szybka, dlatego że na 10 konkursów, które zdobyła w zblewie, mieliśmy taką klasyfikację, 6 dyplomów z każdego lotu. To ona na 10 swoich konkursów zdobyła 8 dyplomów, czyli świadczy o tym, dokładnie, że była zawsze czołowo.
A co? Tutaj przeniosłem się do Pelplina. Pierwszy rok tutaj leciałem w gołębiach dorosłych. No wiadomo, udało mi się przyzwyczaić dwuletnie gołębie, tak. 20 sztuk, no i leciałem z samymi roczniakami praktycznie. No gołębie przeniesione, ciężko, jak były ciężkie loty, dużo gołębi leciało najpierw do zblewa, odpoczęło i tak dalej. No, nie jest łatwo po prostu. Nie, doświadczyłem tak tego, że wdrożyć. Po przeniesieniu gołębi nie jest łatwo. A roczniaki, no leciały dobrze te roczniaki, ale zdecydowałem po 12 locie, był bardzo ciężki sezon, tak, dokładnie. Że trzeba po prostu jej dać odpocząć. A młode loty, no drugi rok z rzędu dopadła mnie choroba młodych. Ale to w tym roku dużo hodowców się z tym borykało. Dokładnie, w zeszłym roku udało mi się skończyć w oddziale na 10 miejscu, drugi lot feralny. Pierwszy lot elegancki, skuteczność ponad 70%, całość lotów ponad 50% skuteczności konkursów. No niestety drugi lot, to co straciłem, nie dało się odrobić, 10 miejsce. W tym roku podobna sytuacja. Drugi lot, gołębie po leczeniu, jeszcze nie doszły do siebie, słabszy troszeczkę lot. To co straciłem na drugim locie zaważyło o tym. No może by było małe pudło, ale no niestety. Czy pomimo tych i sukcesów, i tych małych porażek w sezonie 2015, będzie Pan stosował produkty DA Creamfield? Tak, jak najbardziej. Mówię, stosuję jeszcze różne inne produkty tych firm. Jak najbardziej. Te, które stosowałem, będę stosował. Mam nadzieję, że firma Rimfried wypuści na rynek jakieś nowe. No i na pewno czegoś się też ciekawego dowiemy dzisiaj na dzisiejszej prelekcji. Dokładnie, o stosowaniu, więc też czekamy na to, żeby się czegoś nowego dowiedzieć. Dziękuję bardzo za wywiad i życzę sukcesów z firmą DA Creamfield. Dziękuję bardzo.